Oczywiście jestem zdania, że jeżeli ktoś chce skończyć pracę i być, można powiedzieć, spalonym na stanowisku rzecznika prasowego, to bardzo proszę, musi kłamać. Praca rzecznika prasowego to nie tylko współpraca z mediami. Tak naprawdę w tej chwili rzecznicy muszą być wielozadaniowi, ponieważ tego się od nich wymaga. Dziś to kontakty z mediami, owszem, redagowanie różnego rodzaju informacji prasowych, przygotowywanie informacji na stronę, działanie aktywne w mediach społecznościowych, ale też i komunikacja do pracowników, bo tak naprawdę pracownik jako jeden z pierwszych powinien być poinformowany o sukcesach firmy czy o nagrodach, które zdobył, tudzież innych ważnych wydarzeniach z punktu widzenia firmy. Absolutnie nie. Nie uznaję kłamstwa zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Oczywiście jestem zdania, że jeżeli ktoś chce skończyć pracę i być, można powiedzieć, spalonym na stanowisku rzecznika prasowego, to bardzo proszę, musi kłamać. Tak naprawdę to rzeczywiście, komunikacja kryzysowa jest bardzo trudna, ale kłamstwo to najgorsze, co rzecznik może zrobić. Wtedy nie jest wiarygodny zarówno w opinii społeczeństwa, któremu tłumaczy dane wydarzenie, ale też w środowisku dziennikarzy, którzy po prostu jakby już przypną mu taką etykietę kłamczucha. Dziennikarze to są nasi partnerzy. Ja mam tą przyjemność, że rzeczywiście współpracuję z szerokim spektrum dziennikarzy zajmujących się różną tematyką. Chyba otwartość i tak naprawdę jak najszybsze zebranie informacji, czy jak najszybsze przygotowanie odpowiedzi na nurtujący temat. Ale też jeśli nie znam jakiejś odpowiedzi i nie jestem w stanie jakby dotrzymać terminu, o który prosi mnie dziennikarz, najczęściej prosi o odpowiedzi na już, to zebranie i wrócenie jak najszybciej z pełnymi odpowiedziami czy z interesującymi informacjami. Też jestem zdania, że fajnie jest jakby dostosować komunikat do specyfiki danego medium. Najtrudniejsze są sytuacje kryzysowe, które wydarzają się w piątek po południu albo chwilę przed długim weekendem. I to jest trudne, bo tak naprawdę rzecznikiem prasowym nie można być od 8 do 16, tylko rzecznikiem prasowym jest się cały czas. Można powiedzieć, że jest to praca 24 godziny na dobę i każdemu życzę, aby w ciągu tych 24 godzin na dobę nie przytrafił się jednak żaden potencjalny kryzys. Takich sytuacji jest dużo, dlatego wybrałam ten zawód. Myślę, że kiedy otwieram gazetę i widzę artykuł, który powstał we współpracy z danym medium, czy to jest fragment wypowiedzi eksperta, czy to jest dany artykuł poświęcony interesującym tematom, to daje dużo satysfakcji, że możemy jakby pokazywać pozytywne aspekty działalności firmy, którą reprezentuję. Thank you.